Następne światełko, które będziemy sprawdzać, to jest światło przeciwmgielne. Żeby to zrobić, żeby to sprawdzić, żeby włączyć, musimy uruchomić światło mijania. Czyli jeszcze raz, włączamy światło mijania na pozycję światła mijania i tutaj obok mamy takie urządzenie, które wciskamy i w tym momencie, proszę sprawdzić, zapaliła nam się kontrolka tego światełka. Czyli wyłączamy i jeszcze raz włączamy. Jak to wygląda z tyłu? Pokażemy, jak wygląda światełko przeciwmgielne. Mirek, możesz włączyć i wyłączyć. Przeciwmgielne wyłączone, włączamy, włączone. OK. Dobrze. Następne światło, które musimy na egzaminie sprawdzić, to jest światło awaryjne. Włączenie światła awaryjnego polega na tym, że włączamy. Jednocześnie palą się kierunkowskazy w pojeździe. Kontrolki wyglądają w ten sposób i sprawdzamy, jak to wygląda. Najpierw sprawdzimy, jak to wygląda z tyłu. Proszę sprawdzić, zobaczyć. O, tak. Teraz zobaczymy, jak to wygląda z przodu. Wszystkie kierunkowskazy, które mamy w samochodzie, są zapalone. I to jest jedno z łatwiejszych zadań. Wyłączenie polega na powtórnym włączeniu. Obsłudze, którą możemy zrealizować na egzaminie państwowym w momencie wylosowania danego elementu, zostały nam jeszcze kierunkowskazy. Włączamy je dźwignią w dół. Będą kierunkowskazy po lewej stronie pojazdu. Kontrolka wtedy jest z lewej strony. Kierunkowskazy są zapalone z boku. Boku i z tyłu też z tej strony. I jak będziesz Mirek mógł, to włączamy z drugiej strony, czyli dajemy tą dźwignię w prawo i mamy kierunkowskaz z prawej. Dźwignia jest włączona wtedy do góry. Wyłączenie polega na tym, że dajemy w dół, czyli w lewo, jak skręcamy, dajemy kierunkowskaz, mamy włączony, dajemy dźwignię w dół, w prawo skręcając, dajemy dźwignię do góry, wyłączamy. To jest pokrótce wszystko związane z obsługą pojazdu, jak gdyby od środka. Pamiętamy jeszcze o sygnale dźwiękowym, który też następuje, może nastąpić w którymś z zadań na egzaminie państwowym. Następnym elementem, jeżeli chodzi o obsługę pojazdu, który może nastąpić na egzaminie państwowym, jest obsługa spod pokrywy silnika. Robimy to tak podobnie jak w innych samochodach, czyli ciągniemy tą dźwignię do siebie. W tym momencie pokrywa silnika podnosi się. Jest tam zabezpieczenie. Podnosimy lewą ręką. Tak, proszę zobaczyć. Jeszcze raz, abyś tutaj mi pozwolił. O, proszę zobaczyć. Tu mamy taką dźwignię. Lewo, w lewo przesuwamy. W Toyocie mieliśmy stopkę z prawej strony, tu mamy z lewej strony i proszę zobaczyć, mamy silnik. Jeżeli chodzi o obsługę, musimy pamiętać o tym, że mamy zbiorniki wyrównawcze oraz zbiornik uzupełniający. Realizując zadanie obsługi spod pokrywy silnika, musimy pamiętać, że mamy zbiorniczek wyrównawczy do układu chłodzenia silnika. I mamy tutaj wskazanie, które jest, proszę zobaczyć, tutaj mamy wskaźnik na zgrzewie, gdzie mamy full i tutaj więcej nie może być tego płynu, w związku z tym, że może wystąpić duże ciśnienie, bo to się ten płyn się rozgrzewa, chłodzi nam silnik. I mamy tutaj następny zbiornik wyrównawczy do układu hamulcowego. Mamy opisane, że jest
maksymalne jest wskazanie, minimum jest na zgrzewie. Mamy zbiornik uzupełniający do spryskiwaczy. Sprawdzenie następuje wzrokowo lub możemy też spryskać szybę. Wtedy się dowiemy, czy płyn mamy. Tutaj nie musimy mieć tego stanu, nie jest określony. Bardzo ważnym elementem jest umiejętność sprawdzenia oleju w silniku. Sprawdzamy olej w silniku przez wskaźnik, który jest umiejscowiony w tym miejscu. Sprawdzamy olej wyciągając wskaźnik, przecierając. Wkładamy jeszcze raz i wtedy sprawdzamy, jaki jest stan oleju. Sprawdzamy go poprzez wskaźnik, wyciągając go, wycieramy. Tak, wkładamy z powrotem do końca, wyciągamy, sprawdzamy stan. Stan powinien być pomiędzy jedną kropeczką a drugą kropeczką. Tu jest stan dobry. Pamiętamy oczywiście o tym, że sprawdzamy olej na chłodnym, na zimnym silniku. Jeżeli okaże się, że oleju jest za mało, nie mamy takie miejsce, gdzie dolewamy, to jest ten korek. Oczywiście pamiętamy, że olej musi być dolany taki, w takich parametrach, jaki był wlany na samym początku.